Hej ekipa, witam was w staniu, witam was serdecznie w sobotnich premierach. Dziś prezentuję wam świetny tytuł Siege Survival Gloria Victis. Ogrywaliśmy tą grę w wersji demo na festiwalu dem Steama. Byłem zachwycony, po prostu gra rewelacyjna, jak na wersję demo była rewelacyjna. Z tego tytułu właśnie, że ją ograliśmy, pokazaliśmy ją w wersji takiej jakiej była. Twórcy podesłali nam kluczyk do pełnej wersji, w momencie kiedy właśnie została opublikowana, już 18 maja jest dostępna na Steamie i możemy cieszyć się pełną wersją. Do tej pory zebrała bardzo, bardzo pozytywne opinie, pozytywne recenzje, a dla tych, którzy są niewtajemniczeni, ta gra polega na oblężeniu zamku. Nic specjalnego, prawda? Przecież jest wiele takich tułów, jednakże my tutaj odgrywamy rolę tych zamkniętych w zamku, którzy się bronią, ale polega na tym, że my nie sterujemy wojskami, tylko ludźmi zwykłymi, prostymi pracownikami, mieszczanami, jakimiś kapłanami, dziećmi nawet, czy tam cieślą. Operujemy tymi ludźmi, żeby wspomóc naszych wojowników, którzy są na murach, żeby jak najdłużej przetrwać oblężenie, najazd wikingów. Ogólnie gra polega na tym, że będziemy dużo budować, wytwarzać, zbierać w nocnych eskapadach po opuszczonym mieście i unikać przede wszystkim wroga. W każdym razie gra jest świetnie dopracowana, w każdym aspekcie jest dopracowana w mojej ocenie i powiem wam szczerze, warto się nią zainteresować. Gra w tym momencie na Steamie kosztuje ze zniżką do 25 maja w dniu premiery, kiedy tutaj ja wam ją prezentuję. Jeszcze do 25 maja jest ze zniżką 20%, czyli za 92 zł. Serdecznie zapraszam, a my ruszamy z nową opowieścią. W tym momencie mamy tylko tryb kampanii wraz z samouczkiem. W momencie, kiedy to odblokujemy, to odblokujemy sobie nowe, inne rozgrywki. Szybki start, odkrywca, szabrownik, obrońca, survivalista, nowa gra plus i nawet możemy mieć własny scenariusz. Kurczę, no to po prostu fajnie, naprawdę twórcy się postarali, mocno to rozszerzyli. A póki co bierzemy się za naszą opowieść. Szósty dzień lata 1205, Królestwo Midlandum. Właśnie zaczęły się żniwa, gdy Smirzy uderzyli znikąd, biorąc nas z zaskoczenia. W Eddings rozbrzmiały wojenne rogi, a z powite dymem ulice spłynęły krwią mieszkańców. Dzicy wojownicy z Kargaldu najechali na nasz dom. Straż miejska walczyła dzielnie, lecz Smirów było zbyt wielu. Wkrótce najeźdźci dotarli na główny rynek, a centrum miasta stanęło w płomieniach. Mogliśmy wysłać tylko posłańca, by sprowadził pomoc, podczas gdy garstka strażników stanęła w obronie. I tutaj, tak jak pamiętacie, ci co widzieli wersję demo, mamy już opcję wyboru. Zdecydowałem się, że ze względu na to, że dobro przynosi nam dobro, będziemy czynić dobro, będziemy tutaj wspierać, pomagać, nie będziemy nikogo okradać ani mordować, no chyba że będzie zdrajcą.
Jeżeli natomiast chcecie zobaczyć ścieżkę, troszkę trochę taką niegodziwą, bym mógł powiedzieć bardziej moralnie zachwianą, gdzie decyzje będą bardziej skupione na dobrach doczesnych, bardziej na tym, żeby zdobywać jak najwięcej do przetrwania, natomiast żeby nie dbać specjalnie o ludzi, to zapraszam was serdecznie na kanał Staszka, Staszek Igraszkowski. On także ogrywa tą grę i właśnie on zdecydował się wybrać tą drogę taką nie do końca moralnie właściwą, bardziej dbającą właśnie o dobro, można powiedzieć troszkę własne. Natomiast my bierzemy właśnie, wybieramy wspomaganie uciekających mieszczan. W akcie poświęcenia strażnicy oddali życie, by uratować mieszczan. Znaleźli oni schronienie wewnątrz zimnych murów zamku, które ocalało ich przed rzeźnią. Zdolni do walki dołączyli do załogi zamku, przygotowując się do obrony. No i super. I mówiłem, dobro wspieraj. Tych, których ocalimy, wspomogą nas. Według mnie bardziej wartościowe są osoby fizyczne ze zdolnościami niż jakieś tam zasoby, które i tak pewnie gdzieś znajdziemy. Rzeź trwała nieprzerwanie. Ulice po ulicy, plac za placem i smirzy szturmowali miasto, mordując każdego, kto nie uciekł na czas. Wtedy w ruch poszły ich machiny oblężnicze, które zburzyły bramy łączące miasto z zamkiem. Myśleliśmy, że nie może być już gorzej, gdy nagle ujrzeliśmy potężną sylwetkę, koszary zostały zniszczone. I teraz powiem wam szczerze, że mam tu dylemat. Jakaś potężna sylwetka, która może nas zachwiać nad moralami, albo koszary, które będą nad obronnością. Ale wiecie co? Wybiorę te koszary. Bo może morale są istotniejsze? Nie wiem, zobaczymy, co nam przyniesie. Każdy zdolny do noszenia broni został przydzielony do obrony bastionu. Niestety ogromny głaz spadł prosto na koszarę. Sklepienie zapadło się, zabijając i raniąc wielu ludzi znajdujących się wewnątrz. Nasza obrona znacznie ucierpiała. Ach, no właśnie, sami widzicie, mocno naszarpnęliśmy obronę. No dobra, musimy sobie z tym jakoś poradzić. Schroniliśmy się w dożonie i oceniliśmy naszą sytuację. Mieliśmy niewiele zapasów, bez wątpienia i smirzy wkrótce przypuszczą kolejny atak. Rozpoczęło się oblężenie zamku, jedynie niezdolnej jeszcze części Edring. Do nas należało wsparcie żołnierzy w walce, by odeprzeć wroga, dopóki nie przybędzie odsiecz. Bastion musi wytrzymać. Ach, świetnie, już ten klimat, już zrobiło się niebezpiecznie, wielkie straty ponieśliśmy, a mamy naprawdę całkiem sporą wyzwanie, mamy prawdopodobnie jakichś dodatkowych ludzi, skoro ich ochroniliśmy. Już mam achievementy, miło, witam. No i witaj w Sith Suriva Glora Victis. Samouczek docelowo będę pomijał, bo mniej więcej wiem, o co dokładnie chodzi. Będę wam tłumaczył, co, gdzie, ja, z kim, dlaczego. To większość zgadza się z tym, co było w wersji demo na początku. Tutaj mamy naszego Flint, koleś, który tutaj przetrwał. I tu jest jakiś drugi. Flintem się poruszamy bardzo prosto, klikając po prostu lewym przyciskiem myszy. Jak widzicie, mamy dzień, który upływa. Możemy zatrzymać upływanie czasu. Możemy także przyspieszać, więc tutaj mamy możliwość śmiało do wyboru. I tak wygląda nasz zamek. Tak w tym momencie wygląda zamek całkiem przyjaznie. Można powiedzieć, tyle nam zostało z całej twierdzy. Tutaj gdzieś właśnie chyba bastion jest tych naszych wojowników. Tam rycerstwo broni się z tymi wszystkimi. A my musimy porozmawiać z tym gościem. No to proszę, w takim razie czas odpalamy i porozmawiajmy. Zbadaj. Rozpoznajesz człowieka przed tobą. To Betra, miejscowy cieśla. Widząc, że ocalał, odczuwasz ulgę. Jeśli jest jednak jasne, że wydarzenia ostatniego dnia odcisnęły na nim straszliwe piętno. Mężczyzna siedzi nieruchomo, nieświadomy twojej obecności, wzdygając się na odreszcie i przyciskając rękę do piersi. Zbadajmy go. Szukasz widocznych ran na jego ciele, gdy dostrzegasz coś w jego zaciśniętej dłoni. To mała nadpalona lalka. Nagle dociera do ciebie, że ten człowiek właśnie stracił rodzinę. Nie ma sposobu, by pomóc mu zwalczyć taki ból. Może jednak otrząsnie się trochę, gdy zje ciepły posiłek. Problem w tym, że Trebusz Ismirów zniszczył zamkową kuchnię. Musisz więc najpierw zbudować ognisko. W ogóle, że tyle gruzu, że na pewno bez problemu znajdziesz opał i inne przydatne materiały. No dobrze, czyli mamy informację tutaj teraz. Naszym zadaniem jest wyzbieranie tego, co tu się znajduje. Zbierz surowce. No to proszę, zbieramy w takim razie zasoby. No tu jak widzicie, świnki są, spoko. Niezły klimat, wszystko faktycznie typowe średniowiecze. I tak właśnie powinno być.
Okej, tutaj w tym miejscu znajdujemy różnego rodzaju zasoby i bierzemy weź wszystko, to trafia oczywiście do naszego magazynu, do magazynu z zapasami. Mamy trochę drewna, wodę czystą, mamy jakieś pasze dla świń, pochodnie i nawóz. No, nie jest tego dużo, ale spokojnie. Tutaj jeszcze mamy jakieś informacje i to jest bardzo fajne urozmaicenie względem tego, co było w wersji demo, gdzie raczej nie pamiętam właśnie, żeby to było w wersji demo, gdzie mamy podsumowanie ekonomii, na przykład widzimy, że warszal wytwarza sztapy drewna i deski, ognisko daje nam posiłek i czystą wodę, ale upgrade'owaną oczywiście. Tutaj mamy warsztat, daje nam narzędzia, pochodnie, wiązki strzał i prowizoryczna łopata na poziomie drugim. O, proszę. Mamy sztuł rzeźniczy, warsztat naprawczy, suszarnię, kompostownik i jeszcze pracownia zielarska. No, sporo tego mamy. Tu jeszcze warsztat, mamy jeszcze różne grządki, zbrojownie. I tu także mamy przedmioty. Co dano z danych przedmiotów możemy wytworzyć? Przedmioty z... Ciekawe, z drewna na wodę? To interesujące. No ale dobra, jak widzicie, mocno tutaj fajnie to dodane, fajnie jest opisane, nie musimy się zastanawiać. Jeżeli czegoś po prostu nie wiemy, to widzimy wszystko na bieżąco. Także zasoby, rzemiosło, na przykład szczapy drewna z drewna, na przykład sztabkę, jeżeli chcemy zrobić, to musimy z materiałów i szczapy drewna. A to jest akurat, tylko potrzebuję do tego pieca. No okej, wszystko wiemy, zebraliśmy, musi być tu coś przydatnego. Pytanie, o, tutaj coś mamy, magazyn. Tutaj ulepsz ten budynek, wytwarzasz przedmioty taniej i uzyskać dostęp do nowych schematów. No nie, w magazynie mamy, ma się widzieć wszystkie dostępne konstrukcje. Teraz muszę zbudować, prawdopodobnie kontynuuj tak, teraz musimy zbudować, ale właśnie, to co widzieliście, buduj. Mamy dwie strefy, jedna strefa tu jest niebezpieczna, strefa, która będzie pod ciągłym ostrzałem, bo pamiętajcie, my jesteśmy nadal podczas oblężenia, więc ataki będą, jak coś tu postawimy, to może ulec zniszczeniu. Natomiast tutaj mamy strefę względnie bezpieczną, więc możemy sobie tu jakoś postawić, tylko pytanie, czy da się obrócić? A, da się obrócić, no to możemy idealnie na przykład tu wcisnąć w tym miejscu pieniek. Tylko się zastanawiam, czy w pierwszych aspektach w ogóle coś będą nas atakować. Ja bym postawił... dobra, spróbujmy, tylko ja jednak to gdzieś postawię tutaj, żeby minimalnie właśnie takie elementy się tu wbiło. O, proszę, tutaj i buduj. No i oczywiście, budowanie trwa, nam czas leci. Mamy tylko jeden dzień na zbudowanie do naszej. Pewnie szybciej zbudujemy, ale mamy określony czas na zrobienie czegoś. To nie jest tak, że mamy nieskończony czas, on buduje to w trakcie mijania tego czasu. Dobra, zobaczmy, co dalej tutaj mamy. Porąb drewno na opał. No to bierzemy kolesia. Tutaj mamy oczywiście opcje, które możemy wykorzystywać. Różne rodzaju rzemiosło możemy wytwarzać. Na przykład tutaj jak mamy jajka, jakieś drewno, to możemy jakieś ugotować posiłki, jeżeli mamy jeszcze dodatkowo jakieś warzywa. No w tym momencie mamy po prostu szczapy drewna. Sądzę, że wytwórz 3 wystarczy, nie będziemy na razie tego przekombinowywać, bo mamy dwie, więc na razie wytwarzamy zgodnie z tym, że samouczek nam tutaj jasno mówi, że my musimy to zrobić, nie ma innego wyjścia. Wydziabał, dobra. I teraz idziemy, zbieramy surowce, musimy trochę poszukać, bo jak widzieliście, tam potrzeba nam coś więcej niż tylko drewna. My musimy naprawdę zrobić coś więcej. Bardzo fajnie wygląda to, co jak przeszukiwaję. Jajka, zgniłe jedzenie, materiały i włókna. Co ciekawe, zgniłe jedzenie w przyszłości nam się przyda, ale to wam opowiem, jak już to będziemy mieć. Dobra, teraz mamy, zbuduj ognisko. Klikamy budowa. Tutaj magazyn, nie, przepraszam, jak tutaj była budowa? A, tutaj trzeba kliknąć. Klikamy buduj ognisko, potrzebujemy 6 materiałów. No to proszę bardzo, buduj. I ognisko zbudujmy. W sumie nie jest źle, ognisko możemy sobie postawić. Postawmy chyba gdzieś tutaj, proszę, zbudujmy to ognisko, proszę, buduj. I zaczynamy gotować dla szanownego kolegi. Mam nadzieję, że to mu pomoże się otrząsnąć po tym wszystkim, co się przydarzyło. Dawaj, dawaj, koleś, dawaj, nie przestawaj. Mamy to ognisko, teraz mamy ulepszanie. Pozwoli nam zaoszczędzić na zasobach, możemy rozmontować też, skoczka, czy jest coś nam to da. Dobra, jeżeli chcemy gotować, możemy z jajka i z 3 szczap wytworzyć posiłek. Abyśmy mieli mięso, to byśmy mogli lepszej jakości nawet 2 posiłki wytworzyć. No ale nie ma, nie poszliśmy w stronę zasobów, tylko ratowanie ludzi. No to w takim razie, gościu, gotuj. Tak, widzicie, już coś tam kuchci, coś tam kombinuje. Ciekaw jestem, czy będzie to smaczne. No w sumie też nie chodzi o smaczne, tylko żeby było po prostu z posiłek dla tego naszego kolegi.
Bertram siedzi dokładnie tam, gdzie przedtem drżąc i przyciskając do piersi zniszczoną lalkę. Patrzy przed siebie niewidzącym wzrokiem, z wyrazem bólu zastygłym na twarzy. Wygląda to, że może poradzić sobie z najgorszymi wspomnieniami. Nakarm go. Choć ledwo zauważy twoją obecność, to jakoś zmuszasz go do jedzenia. Widzisz, jak odżywa z każdym kolejnym kęsem. W końcu odkłada pustą miskę i zasypia. To pewne, że od wczoraj nie zmrużył oczu, niech więc odpocznie. No dobra. Bertram doszedłby do siebie znacznie szybciej, gdyby mógł spocząć w najzwyklejszym łóżku. Materiały zalegające na ulicach miasta pozwoliłyby takie zbudować. Przypomina sobie jednak o tajnym przejściu z zamku na rynek miejski. Być może jest z jego pomocą zdołasz zebrać zapasy pod osłoną nocy. O, i to jest drugi aspekt. Właśnie. Lecz chwilę, moment, kim jest ten człowiek przy bramie do bastionu? Jakiś człowiek przy bramie? Tak, tutaj się człowiek pojawił. Tak, jakiś wojownik, to jest właśnie ten jeden z wojów, którzy nas bronią, którym musimy pomagać, bez nich padniemy, po prostu wytną nas w pień. Przed tobą stoi zakrwawiony żołnierz, w jego oczach widać potworne zmęczenie, a wiatr szarpie podartą tuniką pancerza. Dopiero gdy się odzywa, rozpoznasz Galwiga, bratanka Bertrama, przyjaciela Flinta z dzieciństwa. Wasz widok napawa go radością, lecz nawet przez maskę z krwi i błota widzisz, jak kolory odpływają z twarzy Galwiga, gdy dowiaduje się o rodzinie Bertrama. Utrata ciotki kuzynek odbiera mój dech. Kolejny cios dla człowieka, który już przeszedł zbyt wiele, lecz nie czas na rozpacz. I Smirzy wkrótce zaatakują, mówi. Nim to się stanie, musimy uzupełnić zapasy. Wtedy wyjawia, że grupa żołnierzy także przeszukuje miasto, lecz do tej pory nie wrócili. Czego potrzebujecie? Potrzebujemy strzał, mówi, i to całkiem dużo. Oczywiście, wytworzenie ich od zera zajmie kilka dni, ale przypomina sobie, że w mieście jest warsztat łuczarza. Nie zwlekajcie, mówi Galwig, nasze losy zależą od was. Wtedy wraca do bastionu. No dobra, mamy to. Nadeszła noc i to jest druga rzecz, którą właśnie musimy ogarnąć, czyli szabrowanie w nocy, poszukiwanie zasobów, dzięki którym przetrwamy dalej. Musimy zdecydować, co chcemy. Szabru w mieście, szpieguj wroga, śpi na ziemi, śpi w łóżku. W tym momencie tylko wchodzi w grę szabrowanie. Wysyłamy postać i teraz mamy właśnie naszą mapę. Nasza mapa, tak, tutaj możemy różne rodzaje dodać. Nasza mapa wygląda tak, tutaj jesteśmy... To jest nasze miejsce, gdzie się ochroniliśmy, tak żeby wytłumaczyć mniej więcej, jak to jest względem właśnie na mapie. I wychodzimy tajnym przejściem w sam środek. I mamy do dyspozycji, w tym momencie mamy rynek. Bijąc na serce miasta, ale przynajmniej niegdyś nim był. Przeciętnie, zasoby drewna, tekstylia i zielona woda, uzbrojenie, mało materiałów budowlanych, żywność. Jak widzicie, różne aspekty, różne obszary mają różne rodzaje rzeczy, które możemy tam znaleźć, ale też różny poziom trudności. W każdym razie na pewno tutaj warto zwracać uwagę na to, gdzie wchodzimy i czego tak naprawdę poszukujemy. No i też trzeba też pamiętać, że na przykład jak widzimy na tą mapkę, bo nie wiem, czy mapa będzie dostępna, warto mniej więcej jakoś zapamiętać, jaki jest układ, czyli rynek, to wiadomo, w kółko, jedno wielkie kółko, więcej tu nie będzie. Możemy wziąć ze sobą pochodnie i jakieś zasoby, ewentualnie na tą podróż. Na razie tej pochodni nie będę brał, na razie lecimy zobaczyć, jak ten rynek wygląda, więc szabruj. Jesteśmy. Samoczek szabrowania, oczywiście tutaj po prostu klikamy, liczy się ostrożność, na razie jest spokojnie, nikogo nie ma. Jest rynek względnie spokojny, a my po prostu przeszukujemy. Tylko tak, jak widzicie, jest taki okrąg, jak idziemy, to może się trafić na to, że po prostu to jest hałas. Jak będziemy głośno tak coś robić, to możemy przyciągnąć wrogów. Na to musimy mocno uważać, bo może być nieciekawie. Dobra, tutaj mamy, zbadajmy to. Udało ci się odszukać warsztat łucarza. Ślady ognia i grabieże nie pozostawiają wątpliwości. I Smirzy już tu byli. Właśnie w budynku wisi na pobliskim drzewie. Tuzin strzał w jego ciele rzuca makabryczne cienie, a napięta gałąź jęczy przyciągle, gdy wiatr porusza zwłokami. Ten sam wiatr przenikliwy do szpiku kości przypomina ci, po co tu jesteś, by znaleźć strzały dla żołnierzy. Nie masz czasu do stracenia. Wchodzimy do środka. Przestraszujesz zdewastowany warsztat, szukając cennych strzał w stertach uszkodzonych części i nadpalonych mebli. Czas upływa, lecz nie widzisz żadnych, już masz się poddać, gdy dostrzegasz błysk w ciemności.
pod złamaną belką dachową. Czyżby? Tak, strzały dla obrońców bastionu. Próbuję je wyciągnąć, lecz utknęły pod złamaną belką. Wciągniesz coraz mocniej i w końcu są twoje. Wtedy obluzowana belka spada na ciebie nad całym swoim ciężarem. Potężny ból przeszywa twoje ciało. Osłodzenie się zajmuje ci wieczność. Gdy opuszczasz warsztat, dostrzegasz pewną zmianę. Ciało ucarza nie zwisa już z gałęzi. Stara kobieta nachyla się nad zwłokami w cieniu drzewa, dysząc ze zmęczenia, trzęsąc się do szlochu. Uświadamia sobie, że to musi być matka mężczyzny. Ryzykowała życiem, żeby odciąć syna od drzewa i pochować go w płytkim grobie. Kobieta szarpie ciężkie ciało, lecz kaleczy się o siekierę za pasem wisielca. I tak jak powiedziałem, mamy do wyboru aspekty moralne. Możemy pomóc jej zachować ciało lub zabieramy siekierę i odchodzimy. Staramy się pomagać. W końcu to byli kiedyś nasi poddani. Nadal w sumie są. Kobieta jest przerażona nagłym spotkaniem, lecz jej wzrok wyraża ulgę. Gdy ciało jest pochowane, staruszka wręcza ci niewielką torbę, po czym w milczeniu odchodzi w mroku. Odchodzimy. Dostaliśmy wiązki strzał i kosztowności. No dobra, bierzemy. W sumie tak naprawdę już każą nam wracać, ale jak widzicie, ja sobie jeszcze tu pokręcę się, bo tutaj są jeszcze zasoby. Mamy jeszcze długo nocy, więc jak najbardziej tu się pokręcimy, pozbieramy, przeszukamy co się da. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Jak klikamy dwa razy, biegamy, to wywołuje naprawdę ogromny hałas i możemy przez to spowodować sobie naprawdę nieziemskie kłopoty. Zrobię taki mały myk, bo kosztowności w tym momencie dla nas są całkowicie niepotrzebne. Kosztowności wrzucam w stertę, a my zabieramy sobie, nie no, kurczę, właśnie nie to chciałem. Chciałem właśnie w stertę zostawić. Dobra, biegaj, bo jest noc, musimy naprawdę mieć miejsca. Tutaj jesteśmy ranni, więc potrzebuję odpoczynku i odpoczynku, więc Flint będzie cierpiał z tego powodu. Włókna wkładamy ziele i zioła, super, ale zapomniałem odłożyć znowu. Znowu zapomniałem odłożyć dostępne z te kosztowności. Nie chcemy kosztowności, bo kosztowności w czasie oblężenia. Komu to do czego jest potrzebne? Nie wiem. Przeszkujemy, weźmiemy co tam jeszcze mamy. Dobra, te kosztowności z powrotem tu. Bierzemy materiał, bierzemy znowu zioła i dużo drewna, bardzo dobrze. Przepraszam bardzo, no tutaj, pyk, dziękuję, mamy to. I lecimy dalej. Aha, to jest właśnie to, gdzie kosztowności zostały. Dobra, możemy sobie troszkę pozbiegać, bo z tego co wiem, w wersji demo tutaj wrogów nie było. Wrogowie znajdują się w innych obszarach, chyba że się coś pozmieniało. Tego jeszcze nie wiemy. Zbierz surowce, więc trzeba mimo wszystko gdzieś tam pozornie uważać, ale być troszkę pewnym, że możemy sobie nawet pozwolić. Tutaj musimy mieć w ekwipunku łopatę, bo usunąć tę przeszkodę. O! To jest właśnie informacja, że łopata by się teraz przydała, no ale do łopaty dostępu nie mamy. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Jakie zasoby? Jakie skarby? No dzień jeszcze nie nadszedł, więc spokojnie, mamy zioła, bierzemy. Zioła się mogą do czegoś przydać. Tutaj musielibyśmy mieć pochodnie, żeby wejść. Czyli następnym razem, następną nocą warto pamiętać, żeby wziąć właśnie pochodnie, aby dostać się tu do góry. Przeszkujemy, o, dostaliśmy jakieś zasoby, bardzo fajnie. W takim razie tutaj, dawaj gościu, ściśnij, przeszukuj te tereny. Tylko też trzeba pamiętać, że nasz inwentarz jest, ekwipunek jest limitowany, bo na przykład teraz już jesteśmy pełen plecak, nie może wziąć, ale to są kosztowności, więc jakoś nas to specjalnie nie boli. Dobra, przeszukujemy. O, tu jest jakiś wykrzyknik, zbadaj. Co tu, tak powoli, zbadaj. Przed sobą masz bramę miejską, odgradzając rynek od portu. Byłoby to niezwykle wygodny skrót podczas nocnych wypraw. Solidne wroty są jednak zamknięte na cztery spusty, skoro nawet i smyrzy nie zdali rady im sforsować. Potrzebujesz klucza, lecz gdzie może być? Czyli musimy mieć klucz, żeby otworzyć te drzwi. No trudno, w takim razie odchodzimy, nic tu po nas. Lecimy stąd, oj tu mamy gruz, słuchajcie, kolejny. Przeszukujemy, no. Dzień, raczej noc, przepraszam bardzo, noc już się niedługo kończy, więc staram się przeszukać ile się da i powoli będziemy się zabawiać. Chopacie, już drewna nie mogę, mam komplet, 15 drewna, chyba że jedne zioła bym zostawił kontra 3 drewna, no to lepiej się opłaca, później ewentualnie możemy tu wrócić, więc w takim razie idziemy, przeszukujemy, tutaj coś jest, o, są zasoby, widzicie? Trzeba tutaj dokładnie sprawdzać, bo gdzieś tam w zakamarku gdzieś cień pójdzie i możemy natrafić po prostu na fajne zasoby, jeżeli je znajdziemy. I tutaj było akurat drewno, no ale dobre i drewno, więc mamy już 20 drewna, słuchajcie, 20 drewna, więc całkiem spoko, podoba mi się, no kurczę, leżą te nasi obrońcy, no niestety, nie dało rady.
ciężkie walki, przewaga liczebna po prostu. Oj, tam właśnie, widzicie, tam był wróg. Tam wróg się kręcił, patrzcie, już nie możemy zabrać tych zasobów, jesteśmy przeładowani. Tam był wróg, właśnie to jest taka czerwona łuna, gdzie widzimy, że tam może ktoś być, trzeba na to uważać. I przy takich osobach musimy mocno uważać, żeby nie biegać, nie hałasować. Powrót do zamku, okazuje się, że tak, już się dzień, noc kończy, musimy wracać, niestety. Ale i tak jestem zadowolony, bo zebraliśmy całkiem sporo. Ciekaw jestem, co by się stało, gdybyśmy nie wrócili na czas. Tego w sumie nie testowałem nawet w wersji demo. Natomiast wracamy. Trzeba oddać to, co zdobyliśmy. Noc była spokojna. Ta noc była spokojna, lecz wróg może uderzyć każdego dnia. Powinniśmy wykorzystać szansę, by pomóc żołnierzom z bastionu przygotować się na to. Powróciliśmy, mamy dzień drugi i wiele informacji się dzieje. Najpierw zajmiemy się tutaj kolegą. Wygląda to, że Bertram dochodzi do siebie, tylko czas może w pełni uleczyć rany, jakie wywołała utrata rodziny. Mimo to cieśla nareszcie wyrwał się z odrętwienia i jest gotów do dalszej walki. Jesteś Flynn, prawda? Pyta. Pamiętam, że odwiedziłeś mój warsztat z Galwikiem raz czy dwa. Dziękuję ci za pomoc, teraz powinniśmy zająć się zwierzętami i znaleźć wodę pitną. Bertram ma rację, trzeba znaleźć wodę pitną, jaką na złość studnia na zamk również została zniszczona przez trebusze wroga. Może jednak, jeśli uporządniesz gruz, to zdołasz naprawić studnię. Warto spróbować. No i mamy nowa postać, Bertram do nas dołączy, Bertram będzie tutaj przeszukiwał teraz te rzeczy, a my naszym Flintem musimy też trochę tu poprzątać. Mamy teraz dwie postacie, którymi robimy po prostu dwa razy więcej, bardzo fajnie, więc sporo łatwiej będzie nam tutaj przeszukiwać i mamy materiały i prowizoryczny bandaż. O, ciekawe, fajnie. W takim razie Bertram szukasz dalej, przeszukuj dalej. Co my tu jeszcze mamy? Tkanina i kosztowności. Och, cholipka, niech będzie. Flint, przeszukuj tutaj, co to jeszcze mamy. Odblokujemy tutaj dalej rzeczy. Mamy czysta woda, drewno i tkanina. Okej, dużo tkanin i dobrze, że woda. W takim razie mamy i mamy studnię odblokowaną. Super, tylko chcemy to zrobić tą postacią. Udało ci się usunąć gruz blokujący studnię. Niestety nadaremno. Pocisk trybusza zmiażdżył cokół studni. Żeby jest zablokowany i prędzej umrzesz z pragnienia, niż go utrożnisz. Być może jednak zdołasz znaleźć pitną wodę na miejskim rynku. Po to są nocy, ryzykowna opcja, lecz najlepsza jaką masz. No nie mamy wyboru. Okej, Bertram, jak widzicie, nic nie podołamy, nic się nie uda, ale mamy to. W takim razie Bertram, leć przeszukuj dalej. A my z Flintem sprawdźmy teraz kwestię kolejną. Mamy zwierzaki, mamy kurki i mamy świnki, słuchajcie. To jest bardzo fajny aspekt, bo dzięki temu jesteśmy w stanie zająć się naszym inwentarzem, który jest głodny, ale który nam, jeżeli go nakarmi, będzie nam dawał aspekty dobra, będzie nam dawał kurki, wiadomo, mogą dać jedzenie w postaci samych siebie, albo i na przykład jajek, co byłoby całkiem spoko. Dając kurkom na przykład tutaj mamy zioła, tylko ciekaw jestem, czy mogę weź użyć podziel, mamy podziel, jakbym chciał podzielić, nie mogę podzielić, jak to, a jak to zrobić, żeby podzielić w takim razie, chciałbym tu podzielić jakiś z kontrolem coś, shiftem nic, z tabulatorem, nie można podzielić, ale bez sens. No chyba, że później będzie to aktywne, ale jak widzicie, kurki są głodne, możemy dać 10 ziół, no ale zioła się przydadzą jeszcze później, bo zioła okazuje się, że też możemy sadzić i uprawiać na grządkach. Spokojnie, więc kurki jeszcze poczekają, natomiast idziemy teraz do świnek. Świnki, proszę bardzo, świnki ogarniamy. Świnki są bardzo głodne, jak świnkami się nie zajmiemy, no to mogą nam po prostu zdechnąć. Ale słuchajcie, mamy paszę. Możemy im dać paszę, jak widzicie, zawsze coś tam da. Możemy dać zgniłe jedzenie, zepsutaj żywność, ale nadal możemy ją z niej zrobić paszę. Tak, zgniłe jedzenie plus coś, jeszcze nie wiem co, ale można sobie to podejrzeć ewentualnie tu na liście, da nam paszę. Więc karmimy świnki, proszę bardzo, a Bertram ogarnia kolejne rzeczy, na przykład tutaj mamy kolejne rzeczy do zgarnięcia. Jak jest po prostu masa, dużo surowców, to jest bardzo dobrze. Tam, jak widzicie, pewnie jeszcze nam mrygają kilka innych rzeczy, ale zaraz to ogarniemy. Najpierw zajmiemy się tym, co tutaj się dzieje. Mamy stertę, drewna, szczapy, włókna i znowu ziele i zioła. Super, jest dużo ziół. My idziemy Bertramem tu, a Flint idzie do łopaty. Tak, wymyśliłem sobie, że Flint pójdzie do łopaty. Możemy zbudować Bertramem łóżko. I bardzo dobrze, bo chcemy
dowiedzieć się, znaczy chcemy wspomóc Flinta, bo on jest zmęczony, wyczerpany, coraz większe, musi się przespać, musimy go wspomóc w tym. Bertram zbudował łóżko i o to chodzi właśnie, teraz możemy Flinta wysłać na spanie, ale póki co niech Flint jeszcze tam pracuje, buduje, tworzy, a my najpierw wylecimy do magazynu i chcemy zbudować drugą strukturę. Tym razem chciałbym, żeby to był warsztat. Warsztat będzie nam potrzebny w dalszym aspekcie, także go gdzieś tutaj postawię, ładnie tutaj go ustawić względem tutaj lokalizacji. Kurczę, widzicie, te struktury mają swoje też przestrzeni, którą muszą jakoś zagospodarować, więc och, nie jest to łatwe. Dobra, dobra, mamy to i słuchajcie, mamy bastion, właśnie bastion. Bastion to jest miejsce, gdzie właśnie ten Galwg i reszta załogi się utrzymują, chronią nas przed właśnie kolejnymi atakami. I widzimy, siły nasze 31, siły wroga 35, no jest niebezpiecznie. Następna bitwa za jeden dzień, czyli po kolejnej nocy będzie bitwa. Ach, i nasze problemy, mamy 12 obrońców, z czego jeden jest ranny, czyli mamy 13 obrońców. Nie mają strzał, nie mają broni. Do tego mają, no takie mają wyposażenie mniej więcej, jak widzicie. Mają łuki, nie mają strzał, no to jest spoko, łukami będą naparzy tymi kijami, nie? Mają 5 toporów, maksymalnie mogą mieć 13. Dodajmy im te strzały, nie ma problemu, wyślij do bastionu jak najbardziej i już wtedy się wyrównuje, widzicie, proporcja jest lepsza, no ale nie mam nic do obrony. Ewentualnie możemy dać prowizoryczny bandaż, co spowoduje, że pewnie uleczymy tego rannego. Byłoby to spoko, tylko że pamiętam, że Flint jest ranny. I zastanawiam się, czy chcemy pomóc naszym obrońcom, czy chcemy Flintowi pomóc. Kurczę, no i tu się właśnie włącza dylemat. Na razie robimy to w taki sposób, że raczej na Flinta bym chciał tutaj uratować, bo Flint będzie nam bardziej potrzebny w tutaj kwestii ran. Musi opaść ranem i odpocząć, no to było super. Bertram właśnie wysłał, Bertram w takim razie buduj to. A Flint tutaj będzie zaraz opatrzony, jest pragnienie, też musi się napić, ale chyba jeszcze wytrzyma tą noc, ten dzień znaczy się, więc ok, ogarniamy. Jak widzicie, Flint przekupuje w tym terenie, on nie będzie nic budował, ten teren odpowiada za poszukiwanie zasobów, może coś znajdzie, ma na to cały dzień, mam nadzieję, że zdąży. A my Bertramem, co my jeszcze możemy tu utworzyć? Zobaczmy, co jest tutaj w wytwarzaniu. Możemy stworzyć pochodnie. Mamy strzały i mamy także narzędzia. Tu mamy strzały nawet lepsze. Tylko potrzebujemy... Tak? Możemy ulepszyć. Tylko co potrzeba nam do ulepszenia? Bo chcieli na przykład później byśmy mieli dostęp do łopaty. Jak ulepszyć? A, narzędzia i deski. No dobra, czyli musimy zrobić sobie tutaj narzędzia. Żeby zrobić narzędzia, musimy mieć deski. No to my się bierzemy w takim razie tu za wytwarzanie desek. Tutaj, szkoda, że tutaj nie ma podpowiedzi, co jest potrzebne. Łatwiej mi to, bo na przykład w tym oknie na przykład czas się zatrzymuje. W tamtym, no nie bardzo. Dobra, w takim razie musimy wytworzyć deski. Wytwórzmy od razu 4, mamy dużo drewna. Wytwarzamy w takim razie. No, Flint nawet mu to idzie, to przeszukiwanie. Mam nadzieję, że się wyrobi. I mam nadzieję, że także Bertram się wyrobi z tą robotą, bo jest dużo, dużo roboty, jak widzicie. O, chleb. I tutaj na przykład są zasoby, które też moglibyśmy zgarnąć, tylko zastanawiam się, czy warto teraz zbierać chleba. Wiecie, zaraz tam Flinta wyślemy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tylko też musimy patrzeć na upływ czasu, żeby nie przegapić to, bo prowizoryczny bandaż dla Flinta przecież trzeba dać. No, spręża się. Bertram, lecisz teraz tu. Jak widzicie, wszystko na miejscu. I mamy możliwość wytworzenia narzędzi. Wytwarzaj w takim razie. A Flint, no, dawaj, bo tu jeszcze musisz dolec to pobandaż, tak? Mamy to, coś zgarniesz? Mam nadzieję, że tak. No, przeszukuj. Mamy co? Materiały. No, dobre to. I leć. Biegiem, bo potrzeba ci bandaża. Szybciej. Tutaj Bertram też powinien zdążyć. I tak to właśnie się odbywa. I leczymy się. No i bardzo dobrze. Okej, świnki, kurki. Nadzą chyba nam jajka. Mam taką nadzieję. Zdążymy? Tak, zdążyliśmy idealnie. Jajka, faktycznie. I Bertram, zobaczmy teraz ulepszenie. Czy możemy już ulepszyć ten warsztat? No nie. Potrzebujemy dwa razy. I właśnie dzwony wybiły. Dzwony wybiły, znaczy to, że dzień się kończy, nadchodzi noc. Musimy się przygotować na to, co po prostu się pojawi. Możemy teraz jeszcze ewentualnie spróbować iść na szabry i co nawet uczynimy, z tego względu, że gra zapisuje się w kolejnym dniu. No, zabieramy, o, mamy nawóz, spoko, dzięki bardzo, na świnki nawet nie wiedziałem, że nawóz mają. Dobra,
ty idziesz tu i chyba idziesz w Kimę. Nadeszła noc. I mamy faktycznie, Flint jest wyczerpany, lekka rana, ale będzie się spał w łóżku i odzyskiwał siłę. Natomiast Bertram jest smutny, ale dzięki temu, że mamy dwie postaci. Teraz Bertramy możemy iść na szabry. Tym razem biorę pochodnie, bo pamiętacie, tam było coś bardzo ważnego dla nas. Więc to tak naprawdę jest tylko tyle potrzebne. I klikamy szabry. Znaczy, z tego co widzicie, nie ma innych obszarów na razie dostępnych. Na razie tylko rynek jest dostępny. Wysyłamy Bertrama, Flint odpoczywa i lecimy. Teraz wiemy, że tutaj wroga nie ma, więc możemy sobie tutaj pozwolić na bieganie. Ewentualnie jeszcze przeszukamy, czy na pewno wszystko tu wzięliśmy z tych rejonów. O, tutaj coś jeszcze jest, patrzcie, tutaj coś opominaliśmy. Jest coś tutaj. No dalej, przeszukujemy. Dawaj, 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 nie przestawaj. O, czysta woda, idealnie. I co my tu mamy? Zbierz warzywa, a nie, warzywa, wiecie co, zostawiam, z tego względu, że z tego co pamiętam z demka, warzywa po wyciągnięciu psują się, a póki są w ziemi, to mamy żywność jeszcze bezpieczną. To była brama wiodąca do górnego miasta. Najbogatszej części dzielnicy miasta było bowiem brama trafiona pociskiem z maszyny obleżniczej. Leży w gruzach. Z pewnością po drugiej stronie byłoby co zbierać, ale czy da się tu odgruzować przejście? Niestety, cały gruz skutecznie blokuje zawalone belki stropowe. Zaklinowałem w taki sposób, że dałoby się je ruszyć tylko od tamtej strony. Cóż, wygląda to, że wspaniałość sławnego górnego miasta na razie pozostaną poza twoim zasięgiem. A, czyli tutaj mamy podpowiedź, warto będzie w przyszłości, czyli to pewnie sobie strefę tą odblokujemy, bo może być to przydatne w przyszłości. Dobra, lecimy, przeszukujemy. Czy gdzieś tutaj coś jeszcze będzie, czy nie pominaliśmy czegoś, aby... Dawaj, dawaj, szybciej. Ty masz teraz pochodnie, fajnie by było, gdybyśmy mogli właśnie jej użyć. Bo pamiętacie, tutaj, o, tutaj coś jeszcze jest. Co my tu mamy? Tu musi coś przydać. No właśnie, właśnie, beczka, woda, może to będzie woda. Mamy, ale brudno woda. To raczej nie bardzo. Tutaj możemy użyć. Teraz możemy pochodni spokojnie. Jak widzicie, spalamy zwłoki, dzięki czemu możemy wejść tutaj do góry. Palcie się zwłoki, palcie. No troszkę to zajmuje mu. Ale i tak spoko, jestem zadowolony, że możemy teraz tu wejść. Okej. Ja rozumiem, że musimy poczekać, bo raczej będziemy mieć obrażenia, jak się wejdziemy w ogień. Więc szukamy tutaj. O, już. Więc biegaj. Jak widzicie, dosyć duży obszar przy bieganiu. Hałasu. Przeszukujemy, co tu znajdziemy wartościowego. Coś, mam nadzieję, że tak, że tutaj coś będzie naprawdę cennego. Okej, drewno, materiały, więc super, dobrze. Co tu jeszcze jest? Tu obstawiam, że znowu jest o wodę chodzi. Jak nic. I mamy podarty lekki pancerz. Dobrze, mamy drewno i mamy zwierzęca tusza. No proszę, jakie tutaj cenne zasoby były. Warto było tu zajrzeć, oj warto. Dobra, tutaj przeszukujemy kolejne rzeczy. Jest tego coraz więcej. Czyli widzicie, też te aspekty, te różne miejsca się odblokowały. I na przykład mamy prowizoryczną łopatę. No to super. Bo tych miejsc wcześniej nie było. Kosztowności to były, bo tutaj nawet jak klikamy, to nie przeszukiwał, tylko od razu otworzył. Więc to miejsce było, a tych dwóch nie. Super. I mamy czystą wodę. Mamy czystą wodę. 12 na 10. Super. I tutaj jeszcze coś będzie. W takim razie przeszukajmy te miejsca. Dużo. Dużo jest do zwiedzania. Dużo do sprawdzania. Mamy te zioła, które zostawiliśmy przednio. Mamy tutaj surowce także. Tutaj coś. To będzie na pewno woda. No mamy niedługo dzień, więc trzeba się pośpieszyć. Znowu mamy wodę. Super. I jeszcze tutaj zasoby bym chciał zobaczyć. I mamy, pięknie. Weź wszystko. O, patrzcie, mamy limit. Mamy limit. Nie możemy nic więcej wziąć. A szkoda, to weźmiemy. Sądzę, że raczej materiały niż zioła. Szkoda. Szkoda, szkoda. Ale zobaczmy w takim razie jeszcze tutaj. Bo tutaj coś nam świeciło. Może w tym miejscu. Może coś tu być przydatnego. Aha, same kosztowności. Dobra, w takim razie. Czy jest tu coś jeszcze godne zainteresowania? Tak przeszukuję. No nie, to już jest miejsce, gdzie byliśmy. Najgorsze jest to, chyba że zrobimy meg inny. Tu zostawię jedną tkaninę. Pójdę w to miejsce. Zabrać to, bo wtedy sobie odblokujemy tą ścieżkę, a ja chcę się centralnie tam dostać. Tylko po cichu wypatrujemy. Patrzcie, i jest tam faktycznie, ktoś tam chodzi. Tylko póki co on nas nie pilnuje. On ma taki też wskaźnik tego, że widzi mniej więcej gdzie, co, jak, po co i dlaczego. Widzi ten zielony trójkącik, chyba w komandosach takie coś było.
I trzeba na to uważać. Trzeba uważać na te rzeczy, żeby nie napatrzeć się na niego. Dobra, mamy. I właśnie patrole wroga. Postać niewykryta, świadomy twojej obecności i wykrycie. Ale odblokowaliśmy przejście. Wchodzimy tam. Spróbujemy się tam dostać. I mamy. Mamy. Możemy się ukryć w zaroślach. Możemy spalić jakieś zwłoki. Spróbujmy spalić. Okej. Trzeba uważać, bo się tam... Nie mamy pochodni już. Słuchajcie, dobra, wracamy. Musimy wracać do zamku. Niestety nie udało nam się, nie udało nam się. Koniec dnia, ale nic straconego. Tam jeszcze pójdziemy, tam jeszcze pójdziemy. Mam nadzieję, że dożyjemy kolejnej nocy i uda nam się zbadać tamten teren. Natomiast teraz wracamy do zamku. Zbliża się wrogi natarcie. Musimy przygotować się na najgorsze. Wróg szykuje się do ataku. Musimy pomóc żołnierzom powstrzymać natarcie. I w tym miejscu, słuchajcie, zakończymy naszą rozgrywkę. W tym miejscu się zatrzymamy. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, wiem, że wyszedł wyjątkowo długi, ale z tego względu, że gra zapisuje tylko po upłynięciu, w momencie rozpoczęcia kolejnego dnia. Że w momencie, kiedy ty teraz kliknę rozpocznij dzień, to ona dopiero teraz się zapisze. Mimo wszystko mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i dacie łapkę, dacie komentarz i ocenicie go tak naprawdę tak, jak na to zasługuje. Czy będzie pozytywnie, czy będzie negatywnie, dajcie po prostu znać, bo jestem ogromnie ciekaw tego, jakie są wasze wrażenia. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!